A więc dzisiaj nawilżacz powietrza firmy Levoid model Dual 200S. Zacznijmy od pewnych wyjaśnień. Optymalna temperatura w pomieszczeniu to około 21 stopni. W sypialni zaś nawet 18. Optymalna wilgotność dla człowieka to 40-60% i jednocześnie taki jej poziom jest korzystny dla człowieka, książek, mebli oraz podłóg. Pamiętajcie, temperatura i wilgotność są od siebie ściśle uzależnione. A jeżeli ty jesteś tutaj po raz pierwszy, to ja nazywam się Adrian i witaj na kanale. Nawilżacz powietrza to urządzenie, które może poprawić jakość powietrza w pomieszczeniu, zwiększając jego wilgotność. Jest to szczególnie ważne w okresie grzewczym. Jeżeli nie macie czujników, jaka jest wasza dokładna wilgotność, to jeżeli szczypią cię oczy, a twoja skóra jest sucha, to wiedz, że właśnie podczas sezonu grzewczego masz za niski poziom wilgotności powietrza. Kiedy powietrze w mieszkaniach i domach jest często suche, nawilżacz powietrza może przynieść wiele korzyści, między innymi dla zdrowia. Przede wszystkim może zmniejszać ryzyko infekcji górnych dróg oddechowych, poprawiać jakość snu, zmniejszyć podrażnienia skóry i błony śluzowej, a nawet zmniejszając bóle stawów. Oczywiście na rynku dostępnych jest wiele różnych rodzajów nawilżaczy powietrza i pewnie zastanawiasz się nad jednym z nich. To ułatwi Ci tą drogę i pokażę Ci dzisiaj nawilżacz Levoid Dual 200S. Jest to nawilżacz ultradźwiękowy, który generuje delikatną mgiełkę o temperaturze pokojowej. Posiada on wiele funkcji, które sprawiają, że jest to urządzenie wszechstronne i naprawdę łatwe w użyciu. Nie wiem, czy wiesz, ale Ty ten materiał, który właśnie oglądasz, dostajesz go całkowicie za darmo na który ja poświęciłem naprawdę masę czasu. Na przykład na realizację, testy, przygotowania. Dlatego doceń to i zostaw subskrypcję. Bo Ciebie w dalszym ciągu to nic nie kosztuje, a ja dostaję coś wartościowego od Ciebie. Dzięki. Ten nawilżacz jest to nawilżacz ultraźwiękowy, przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni do 27 m2. Posiada tryb automatyczny, Wyposażony jest w inteligentny czujnik, który umożliwia automatyczne dostosowanie giełki do poziomu nawilżenia powietrza w pomieszczeniu. A co się stanie, kiedy osiągnie żądaną wilgotność? Po osiągnięciu zdefiniowanej wilgotności, nawilżacz wyłącza się, lub jeżeli wilgotność spadnie, to oczywiście włączy się ponownie. A tu od góry? Posiada funkcję aromaterapii. Można zaaplikować w nim swój ulubiony olejek eteryczny. Dlaczego ja wybrałem właśnie ten model? Ponieważ można wyłączyć wyświetlacz i bardzo cicha praca, która wynosi 26 dB. Możliwość wygaszenia wyświetlacza idealnie sprawdzi się w sypialni czy też w pokoju dziecka, żeby za bardzo mu to nie przeszkadzało. Co jeszcze? Długi czas pracy urządzenia po wylaniu maksymalnej ilości wody. A ile wchodzi? 3 litry. Nawilżacz jest łatwy i szybki w czyszczeniu, a jego zbiornik można myć w zmywarce. Urządzenie posiada 3-litrowy zbiornik wody, który pozwala na wytwarzanie chłodnej mgiełki do 25 godzin bez konieczności ponownego napełniania zbiornika. Dlaczego? Ponieważ tak małe urządzenie posiada zbiornik o pojemności 3 litrów. Dane techniczne. Maksymalna wydajność tego urządzenia to 220 ml na godzinę. Pojemność zbiornika to, tak jak mówiłem przed chwilą, 3 litry. Powierzchnia maksymalna, którą to urządzenie może nawilżyć, jest do 27 m2. Tryb pracy ciągły, automatyczny i nocny, a jeżeli chodzi o poziomy mocy, są aż 3. Możliwość sterowania, oczywiście, przez aplikację, wbudowany higrometr który pozwala na wyświetlanie aktualnego poziomu wilgotności powietrza w pomieszczeniu, wyświetlacz LED. Wyświetla on oczywiście podstawowe informacje o pracy nawilżacza, takie jak poziom wilgotności, tryb pracy czy czas pracy. Dotykowy panel sterowania, intuicyjny sposób obsługi nawilżacza, regulacja intensywności wylotu mgiełki pozwala na dostosowanie wydajności nawilżacza do potrzeb użytkownika. Tryb nocny, zmniejsza intensywność wylotu mgiełki i wyłącza podświetlenie. To jest to, o czym Wam mówiłem. Jeżeli komuś przeszkadza światełko czy dziecku, bez żadnego problemu możemy to wyłączyć. I sterowanie przez aplikację. W dzisiejszych czasach nie wyobrażam sobie, żeby, nie, żeby dane urządzenie nie miało wsparcia aplikacji. Oczywiście firma LeVoid to przewidziała i jak najbardziej tutaj jest to możliwe i działa bardzo sprawnie. Nawilżacz powietrza Dual 200S to solidne i funkcjonalne urządzenie, które może poprawić jakość powietrza w Twoim pomieszczeniu. Jest to dobry wybór dla osób, które szukają nawilżacza o wysokiej wydajności i cichej pracy z protokołami Wi-Fi, a miłym dodatkiem jest właśnie funkcja aromaterapii. Masz pytania? Pisz w komentarzu, a ja na pewno odpowiem na Twoje pytanie. Ja tymczasem żegnam się z Wami, do zobaczenia, cześć.